wziął zakładników. Tragiczny finał akcji pod Paryżem. Uzbrojony napastnik pod Paryżem. Dwie osoby postrzelone. Uzbrojony napastnik zabarykadował się w domu pod Paryżem i jako zakładnika wziął swoją żonę. Przed godziną 22 pojawiła się informacja, że oboje nie żyją. Wcześniej dwie inne osoby zostały postrzelone, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podają francuskie media, mężczyzna zabarykadował się około godziny 19 w firmie w Domont pod Paryżem, jako zakładnika wziął żonę, z którą już wcześniej miało dochodzić do nieporozumień. Z pojawiających się informacji wynika, że konflikt rodzinny trwał tam od dawna. Wcześniej mężczyzna miał też postrzelić co najmniej dwie osoby. Nieoficjalnie, to pracownicy firmy, którą zarządza. Jeden miał zostać zraniony w nogę, drugi w twarz. Ich życiu, jak podaje telewizja BFM TV, nie zagraża niebezpieczeństwo. Informację potwierdziła prokuratura w Pontoise. Na miejscu szybko zjawiły się oddziały specjalne grupy interwencyjnej żandarmerii i narodowej GIGN. Jak podała prokuratura, zostało wszczęte śledztwo w sprawie przemocy z użyciem broni. Domont to niewielka gmina położona 20 km na północ od Paryża.